dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę z Katarzyną Pyść-Fabianczyk z Otwartego Sochaczewa. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozpocznę od naszego sponsora, którym jest firma JMK Investment, wykonawca inwestycji City Corner. A my wracamy do tematu, a będziemy rozmawiać o pomocy dla naszych sąsiadów w Ukrainie i tym, co udało się oddolnie zrobić w ostatnich kilku dniach, bo udało się bardzo dużo. Oddolnie udało się bardzo, bardzo dużo, nawet bym powiedziała. Nawet bardzo, bardzo, bardzo. Wszyscy jesteśmy mocno zaskoczeni. Niezwykle pozytywnie tym, w jaki sposób społeczność lokalna zareagowała na nasze prośby, na nasze wezwania. Jak szybko wszyscy żeśmy się zorganizowali i jak dużo udało się zdziałać. Przede wszystkim my mamy, można powiedzieć, że takie akcje celowane. Czyli nie zbieramy wszystkiego dla wszystkich, nie pomagamy wszystkim, natomiast mamy takie dwa obszary pomocy. Z jednej strony wspieramy Towarzystwo Polsko-Ukraińskie, nazywa się Towarzystwo Pomocy Polakom Wielkie Serce. I na prośbę tego towarzystwa wspólnie z Werą i Arturem Szewczyk, i ich firmą transportową, realnymi osobami, które mieszkają tutaj w Sochaczewie, które są bardzo mocno związane z Ukrainą i z tą współpracą polsko-ukraińską. Wspólnie z nimi organizujemy zbiórkę potrzebnych rzeczy, to znaczy zbieramy tylko to, co jest niezbędne w danym momencie. Pierwszy transport, proszę sobie wyobrazić, to był cały tir. Nie tylko my, ale tam jeszcze kilka innych ośrodków zdjęcia, się złożyło, ale rzeczywiście takie niezwykle dużo potrzebnych rzeczy. Chciałabym też bardzo podkreślić, że na ten moment nie zbieramy ubrań, zabawek, tylko to, co jest konieczne. Punkt po punkcie trzymamy się listy, którą nasi przyjaciele z Ukrainy do nas przysłali. No i teraz mówimy o tych bardzo ważnych rzeczach. Tak, czyli czy znowu potrzebne są ubrania, pieluchy i ryż? Nie. To już ubrania nie były potrzebne od samego początku, natomiast wiem, że jest wiele takich akcji, gdzie ubrania też są zbierane. My mieliśmy prośbę o wysłanie materacy, okryć wierzchnich, także to był jedyny rodzaj ubrania zimowych. No tak, mamy marzec. Dokładnie. Kocy, kołder, czyli wszystkiego, co może tych ludzi ogrzać. I w tej chwili na Ukrainie sklepy po prostu nie działają. Wielu ludzi spędza cały czas w domach, w piwnicach. Oni starają się nie wychodzić. No i naprawdę ta sytuacja jest dramatyczna. Potrzebne są najważniejsze rzeczy. Transport na Ukrainę nie jest prosty. Zorganizowanie tego transportu nie jest proste. No tak, wiem, że nasi przyjaciele musieli bardzo mocno tutaj zadziałać. To nie są rzeczy, które dojeżdżają do granicy i tam już są zostawiane. Nie. One jadą dalej. W głąb, tak. Do Nowego Rozdołu. Do Nowego Rozdołu, tak. I tam są dalej rozdysponowywane. Natomiast teraz już potrzebne są, niestety, opatrunki, leki, środki medyczne. Całą listę konkretnego zapotrzebowania mamy opisaną na stronie Otwarty Sochaczew. Na naszym Facebooku można ją znaleźć. Także zachęcam do przeczytania i do przynoszenia tych potrzebnych rzeczy do Łoskot Cafe na Trauguta 29, gdzie mamy taki wcale niemały składzik i tam te wszystkie rzeczy zbieramy. I one będą kolejnym transportem wiezione prosto na Ukrainę. I to jest jeden rodzaj akcji. Drugi to jest wsparcie tutaj na miejscu w Sochaczewie. No tak, bo już jest wiele osób, które są w naszych sochaczewskich domach. Tak. Tak, i to są cudowne osoby i sama mam przyjemność mieć takich gości. No, mnie się udało jednego poznać. Fantastyczny młody mężczyzna. Tak, tak, to jest fantastyczny dziecko, 11-latek, tak, cudowny chłopiec. Nasze dzieci spędzają wspólnie bardzo dużo czasu i coraz więcej osób zgłasza się do nas. My mamy taką listę możliwych zakwaterowań, więc jeśli Państwo macie pokój, dom, mieszkanie,
jakkolwiek możecie tutaj pomóc, to bardzo poproszę o informacje. Można się zgłosić do Łoskot Cafe, zadzwonić na numer telefonu i porozmawiać, opisać to, co możecie Państwo zaproponować. Z drugiej strony, w związku z tym, że zbieramy tę listę zakwaterowań, mamy już kilkadziesiąt miejsc na wypadek, gdyby ktoś potrzebował noclegu na jedną noc, dwie noce, czyli czasem na dłużej, kimś, bo my nie wiemy. Kto przyjeżdża tutaj i jest z Ukrainy i po prostu wychodzi, powiedzmy, z pociągu, może się zgłosić. Może się do nas zgłosić i my takich miejsc szukamy, mamy listę. Na ten moment wygląda to bardzo dobrze, także mam nadzieję, że... otwierają serce bardzo, i domy. Bardzo, bardzo. Także to jest drugi rodzaj działań. I taki nasz najświeższy projekt, realizowany wspólnie z Akademią Prymusa, to są lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy, które zdecydują o tym, żeby jednak zostać w Polsce. Ich pierwsze wrażenia są takie, że nasz język jest niezwykle trudny. Że jest bardzo inny. Tak, tak. Oni czasami wolą się porozumiewać po angielsku. Natomiast rzeczywiście myślę, że te lekcje pokażą, jak wiele nasze języki mają wspólnego. Tak. I może troszeczkę jakby ośmielą te osoby do komunikacji tutaj u nas w mieście. Bądź jeżeli chcą jechać dalej, no to oczywiście też ułatwią komunikację w budowaniu tego przyszłego życia w Polsce. Także i też lekcje... już się można zgłaszać. I można się też do nas zgłaszać, można do nas, do Łoskot Cafe, my będziemy przygotowywać taką listę uczniów. I ja też chciałabym powiedzieć, że tutaj jest duży ukłon w stronę dyrekcji, bo oni zapewnili nas o tym, że nie tylko zorganizują te lekcje wspólnie z nauczycielami, którym też bardzo dziękujemy, bo oni poświęcą na to swój czas, to zapewnią również pyszne wyżywienie, ciasteczka i herbatkę, więc ta nauka spokojnie. Będzie ogromną przyjemnością. Oczywiście zeszyty, pomoce naukowe, także to wszystko będzie na miejscu. Także myślę, że to też spowoduje, że łatwiej będzie nam tutaj rozwiązywać te problemy, które są w Sochaczewie. Pójdzie, jasne. Super. Tak. No ja dodam tylko do tego, że tu już mamy jedną jednostkę taką światową. Przedszkole Wesołe Tuptusie także wiemy, że oferuje kilka miejsc, także gdyby były dzieciaczki i również AKUKU, to są dzieci ze specjalnymi potrzebami. Także też zachęcamy do kontaktu z tymi placówkami, bo one też przyjmują dzieciaczki i są to różne jakby potrzeby i wymagania i ta otwartość. Tak. Ja bym bardzo chciała wszystkim Państwu podziękować. Tym osobom, które były z nami na wiecu, które... No tak, zbyt dużo łez. Tak, które płakały, które się ściskały. Tak. Dziękuję dzieciom, które występowały. To było bardzo wzruszające. No i mam nadzieję, że jeżeli wszyscy ludzie będą działać w ten sposób, to rzeczywiście no, uda nam się w jakiś sposób tę sytuację zażegnać. Bardzo na to liczę. Ja pozostaje mi tylko trzymać kciuki i wierzę oczywiście w to samo. Kochani, zgłaszajcie się. Można oferować pomoc, prosić o pomoc. Gdyby jakieś dodatkowe pomysły, to także zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki.